Hej, cześć, czołem, witam Was, kochani, ponownie, albo witam Was po prostu, jeżeli jesteście tutaj nowi. Dzisiaj będzie test nowości. Nowości, które ostatnio do mnie przyszły, albo też kupiłam sobie sama, bo po prostu byłam ich bardzo ciekawa. Mam nowe, bardzo ciekawe palety do twarzy, do oczu, mam nową bazę pod podkład, mam nowy podkład, mam mnóstwo pomadek, więc jeżeli jesteście ciekawe, jak powstał ten makijaż i macie ochotę spędzić ze mną trochę czasu, to oczywiście serdecznie zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Ale muszę jeszcze to powiedzieć, muszę przypomnieć, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam. Zazwyczaj jest tak, że staram się wypuszczać 2 nowe filmy w tygodniu, więc jeżeli naciśniecie przycisk subskrybuj, który znajduje się tutaj, nie ominie Was żaden odcinek. Mój makijaż zacznę od włosów, bo byłam ostatnio na zakupach i trafiłam do sklepu, do którego zazwyczaj nie chodzę, bo to jest sklep młodzieżowy, ale byłam na zakupach z synem i właśnie weszłam do tego sklepu i to się nazywa Forever 21. I tam okazało się, że jest olbrzymia promocja i wszystko w tym sklepie przecenione jest o 75%. Nie wiem, na ile to był chwyt marketingowy, że nie wiem, wcześniej podnieśli ceny, później je obniżyli. Nie mam pojęcia, natomiast kupiłam trochę rzeczy, bo jeżeli minus 75% i zobaczyłam wałki do włosów, słuchajcie, z 15 zł przecenione jeszcze o 75% i za te rzepowe wałki cena wyniosła około 3-4 zł. Więc nie mogłam przepuścić takiej okazji, sprawdzę, czy to się w ogóle do czegoś nada, wałki za 4 zł. I tutaj mamy wałki o 3 różnych rozmiarach. Ja akurat nie bardzo lubię to rozwiązanie wałków rzepowych. Często korzystam właśnie z wałków. I ostatnio nawet chciałam sobie kupić, ale zazwyczaj te wałki są w jednym rozmiarze i bym musiała kupić kilka opakowań, ale tutaj słuchajcie, jakie to sprytne. Po prostu wkładają wszystko do jednego i mamy 3 różne rozmiary. Super, jeszcze ta cena jest naprawdę rewelacyjna. Kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy, bo naprawdę 75% to grosze wyszły za te rzeczy. Kupiłam i kosmetyczkę, kupiłam lusterko i kupiłam jeszcze kolejne wałki, to są już bardziej papiloty, ale sobie je sprawdzę kiedy indziej. Natomiast teraz chciałam zobaczyć te wałki rzepowe. No może trochę pianki, pianka WS Academy Style, ekstra mocna, Wierzbicki i Schmidt, dostępna w Rossmanie. Grzywę sobie nakręcę na te najmniejsze. Trzyma się. Trzyma się, więc zapowiada się, że będzie ok. Nie wiem, jak długo ta promocja będzie ważna w tym sklepie. Pytałam się pani, ale ona sama nie była w stanie mi powiedzieć. Spoko, trzymają się. A tymi większymi podniosę sobie włosy trochę u nosady. Przytrzymam sobie trochę wsówkami, żeby mi tutaj nie wchodziły na czoło te wałki, żeby mi nie przeszkadzały w nakładaniu podkładu. No dobrze, więc w takim oto anturażu przystępujemy do testów. Włosy się tutaj będą nakręcać, podnosić swoją objętość, a ja nałożę bazę. I mam bazę z NYXa. To jest nowość, która do mnie dotarła ostatnio. Dostałam zaproszenie na event NYXa w związku z wypuszczeniem nowej palety cieni i to jest paleta Sabrina. Nie mogłam wziąć udziału w tym evencie. Bardzo, bardzo żałuję, ale właśnie dostałam zaproszenie i w tym zaproszeniu był taki kalendarz, codziennie otwierało się nowe okienko i tam pod każdym okienkiem były właśnie kosmetyki i między innymi była ta baza. To jest baza taka olejowa, która ma za zadanie rozświetlić skórę, bo to jest baza rozświetlająca, a także ukryć przebarwienia i zmiany pigmentacyjne. Zobaczę, jak ona się będzie sprawdzała. Powiem szczerze, że pierwszy raz mam do czynienia z bazą w formie takiego olejku. I to jest taki gęsty żel, słuchajcie. Tam w środku widać jakieś drobinki. I to jest baza w formie takiego żelu, olejku, nie wiem jeszcze. Zobaczcie, tak to się ciągnie, taki glutek, to jest bardziej żel.
Widziałam, że dziewczyny to nakładają na twarz od razu. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie, no. Tak trochę owocowo, ale to się tak ciągnie dziwnie. Dziwne, ale fajne. Ale szybko się wchłania. To jest zupełnie coś innego niż ja myślałam. Ja myślałam, że to jest po prostu olejek, a to jest taki żel. Wydaje mi się, że to jest coś podobnego do tej bazy z Bare With Me. Podobnie też pachnie. Jak dobrze to rozpracowałam, to tych drobinek złotych już nie widać. Nie wiem, czy one się właśnie rozpuściły. Ale fajna ta baza. Wchłonęła się i tylko pozostawiła taką lepką warstwę. Nałożyłam sobie korektor na górną powiekę, bo będę nakładała cienie i mam nową paletę cieni. Będąc ostatnio w Biedronce na zakupach spożywczych, zakupiłam sobie paletę z Belle, Belle Professional Pressed Pigment Palette. I to jest paleta cieni. Tak jak patrzyłam na testery, to wydawała się być bardzo, bardzo ciekawa, bo tutaj jest sporo brązów. I postanowiłam, że ją sobie przetestuję i kupiłam jeszcze drugą paletę. To jest ta paleta do twarzy, do konturowania. I ją dzisiaj też będę testowała. Jest zabezpieczenie i to jest fajne, bo wiecie, w Biedronkach dzieją się różne rzeczy z kosmetykami. No i jestem jej ciekawa, jak ona się będzie prezentowała, bo tutaj jest sporo brązów, jest trochę miedzi, są cieplejsze odcienie, są troszeczkę tutaj chłodniejsze, jest czarny, jest zieleń, jest beż. Matowy? Matowy beż. Wszystko się zgadza. I matowy beż idzie pod łuki brwiowe. I jest tutaj taki ciepły, przejściowy odcień brązu, dosyć jasny. Zobaczymy, jak on się będzie zachowywał w załamaniu. No całkiem przyzwoicie, słuchajcie, nie sypie się. Pigmentacja jest naprawdę w porządku. Bardzo ciepły jest ten odcień. A teraz zobaczę sobie, jak pracuje się z bordem. I tu jest taki kwadracik z odcieniem bordowym. Ja bardzo lubię borda, więc nałożę sobie w zewnętrznym kąciku i zobaczymy, jak z pigmentacją. Przyzwoita, ale wydaje mi się, że na oku jest jaśniejsza niż w opakowaniu. Ale zadziwiająco nie sypią się te cienie. Rozpracuję sobie trochę na granicach. Nie ma problemów z połączeniem się tych kolorów. Jeden na drugi bardzo ładnie nachodzi i super się blendują. No na razie jest całkiem, całkiem fajnie. Nałożę jeszcze tutaj trochę tej miedzi. Troszeczkę wyżej. Nakładam teraz na środek powieki i wewnętrzny kącik odrobinę NYX Glitter Primer po to, żeby mi błyski ładniej zabłysły. I z błysków to widzę, że jest taki miedziany odcień i jest taki ciemnozłoty tutaj, w tym miejscu. I myślę, że zobaczymy, co z tym złotem. Nałożę go palcem. Przyzwoicie całkiem. Fajne nakrycie. Jedynym takim wyróżniającym się kolorem w tej paletce to jest tutaj żółć. I myślałam, żeby nałożyć ją we wewnętrznym kąciku. Teraz chciałam przyciemnić sobie zewnętrzny kącik powieki i linię rzęs. Mam do wyboru tutaj taki ciemny brąz i czarny. Pokombinuję coś z tymi dwoma kolorami, zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzę, że te cienie mi się nie osypują prawie wcale, więc zaryzykuję i nałożę korektor już na dolną powiekę, bo chciałabym sobie już tutaj zacząć blendować cienie na dolnej powiece i fajnie by było, gdyby tam już się znalazł korektor, to mi znacznie ułatwi pracę. I od razu przypudruję sobie tutaj okolice oczu i mam z NYXa puder HD Finishing Powder
na bazie mineralnej i to jest odcień banana i to jest taka miniaturka. Zobaczymy, jak on się sprawdzi pod okiem. No w ogóle malusi, milusi, fajniusi. Nie zrobił jakiejś tragedii pod okiem. Dobra, to teraz tym brązem wjadę sobie też tutaj na dolną powiekę. I rozblenduję też ten dół beżem pośrednim. Na razie wygląda to tak, ale brakuje mi tutaj czerni, więc sprawdzę, co z tą czernią w tej paletce. No i tutaj powiem Wam, że ta czerń jest całkiem, całkiem fajna, bo nie sztuką jest sobie położyć czarny cień na mokrą bazę i od razu widzimy pigment. Mi zależy na tym właśnie, żeby później nałożyć sobie taki cień czarny na suchą bazę, czyli na jakiś cień, który już mamy na powiece i żeby to potrafiło fajnie przyczernić. I tutaj myślę, że nie jest źle. I co ważne, ten czarny też się nie sypie, więc myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. No i na razie wygląda to tak, dorysowałam sobie jeszcze kreskę, podkreśliłam brwi i tak wyszło, słuchajcie, dosyć mocno. Ale umówmy się, to nie jest makijaż dzienny, to będzie makijaż na wyjście, na specjalne wyjście, nie wiem, walentynki niedługo, może walentynki. Ale z tą paletą pracowało mi się całkiem nieźle. Jest i matowy beż, jest i kolor przejściowy, to są takie dosyć neutralne odcienie, więc może uchodzić za paletkę dzienną, no ale jak widzicie spokojnie można z nią zmalować makijaż wieczorowy. Dwie dyszki, słuchajcie. Całkiem fajnie, no ale jak już tak mocno okio wyszło, jak już wyszło tak mocno oko, no to myślę, że rzęsy muszą być i mam nowe rzęsy właśnie z NYXa, też przyszły w tym zaproszeniu, ale tak patrzę na nie, że one są dosyć długie, a ja mam dosyć małe oczy i ja nie lubię takich długich rzęs, ale przytnę je i zobaczę, co z tego wyjdzie. Ucięłam dwie ostatnie kępki i zobaczę, jak to się będzie miało do moich oczu. Chyba będzie ok. Dobra, to ja je sobie przykleję. Bardzo sprawnie poszło. Bardzo łatwo się je nakłada, są super elastyczne, super lekkie. Ten pasek jest przeźroczysty, więc jest w porządku. I cieniutki jest ten pasek, że tak jak powiedziałam, elastyczne są bardzo. O wow, super łatwie rzęsy. Nie wiem, czy mi tutaj skręt odpowiada, bo one jak patrzę, to są bardzo, bardzo wykręcone. Czy ja lubię takie wykręcone rzęsy? Tuszuję sobie jeszcze całość i scalam te rzęsy sztuczne ze swoimi naturalnymi. Kurczę, nie wiem, czy mi odpowiada, że te rzęsy są takie skręcone. Bardzo łatwe w aplikacji i bardzo leciutkie, natomiast ten skręt, nie wiem, czy to jest moja bajka. Ale ja wiem, że dziewczyny bardzo lubią podkręcone rzęsy. Ja jakoś jestem zwolenniczka prostych, ja nigdy nie podkręcałam rzęs z zalotką. Teraz mam do nałożenia podkład i mam nowy, stary podkład. Nowy dlatego, że nigdy go w zasadzie nie używałam, może raz kiedyś bardzo dawno temu, a stary dlatego, że jest po prostu stary na rynku i to jest Lasting Performance od Max Factora. Słuchajcie, na pewno znacie ten podkład, tylko że ja nie pamiętam, żebym go używała. Jakoś tak, wiecie, ominął mnie ten podkład w moim życiu. Jest tutaj napisane, że jest touchproof, czyli że będzie odporny na ścieranie. Ja mam w odcieniu 102 pastel. I to jest taka tradycyjna tubeczka z dzióbkiem. Wylewamy trochę podkładu na rękę i zobaczymy. Słuchajcie, nawet nie czytałam, jak ten podkład się zachowuje na twarzy. Nie wiem. Czy to jest mocno klejący podkład, czy to jest taki średniaczek? To jest średnio klejący podkład.
Okej, ja już wiem, dlaczego on jest tak długo na rynku dostępny. Bo on ma bardzo naturalne wykończenie. Zaraz sobie jeszcze przeczytam, co ten podkład w ogóle ma robić. Szukałam po prostu w swoich zasobach jakichś podkładów do przetestowania na dzisiaj. I rzucił mi się w oczy właśnie ten. I tak przypomniałam sobie, że faktycznie ja w zasadzie nic nie wiem na temat tego podkładu, a odkąd pamiętam, on jest w szafie Max Factora. Bardzo naturalne wykończenie. W zasadzie jak druga skóra. Tylko trochę go trzeba nałożyć. Tutaj to krycie jest delikatne. Co nie znaczy, że nie można nim uzyskać krycia mocnego, tylko po prostu trzeba go troszeczkę więcej nałożyć. I odcień pastelowy jest trochę chłodniejszym odcieniem. On ma w sobie odrobinę brzoskwiniowych tonów. Przyjemny taki dzienniaczek. Wiecie co, wydaje mi się, że to będzie podkład odpowiedni dla skóry dojrzałej, bo on naprawdę fajnie nawilża skórę, nie podkreśla zmarszczek, nie jest suchy, nie wchodzi w żadne bruzdy, załamania, nigdzie się nie zbiera, nie jest w ogóle pudrowy, to jest taki bardziej nawilżający krem, bym powiedziała. Więc myślę, że tak, że to jest taki podkład skóry dojrzałe, jak najbardziej. Tylko ten odcień brzoskwiniowy mi tutaj troszeczkę wadzi, ale zaraz sobie to bronzerem zneutralizujemy. Czas na kolejną paletę i to jest ta paleta Matte Face. Palety do konturowania, pigmenty mineralne również i pamiętam, wydaje mi się, że to są dwa bronzery i puder. Z tego, co kojarzę. Paleta wygląda w ten sposób. Tak, jest właśnie puder, jest bronzer Sun Kiss, czyli bronzer do ocieplania i jest bronzer do konturowania. Dokładnie. Jest też rysunek, gdzie mamy sobie nałożyć odpowiedni odcień. Fajnie to wymyślili, bo wiem, że zazwyczaj jest problem z tym, jaki bronzer użyć do czego. Który bronzer do ocieplania skóry, który bronzer do konturowania. Czy chłodniejszy, czy cieplejszy, czy wybierać bardziej słoneczne tony, czy bardziej właśnie te chłodne z takimi szarymi podtonami. Więc tutaj całkiem to fajnie zostało rozwiązane, że mamy dwa bronzery i wiemy dokładnie, który nałożyć gdzie, więc super. Ja sobie teraz nałożę puder. Nie sypie się jakoś strasznie. Czy on jest... On będzie trochę krył, zobaczcie. I bardzo miałki. Zobaczcie, on nie chce zejść z palca. Jak go sobie potrę, to w dalszym ciągu zostaje. To jest bardziej taki puder w kompakcie, bym powiedziała. Bardzo mocno sprasowany. No pachnie ta paleta jak kosmetyki pielęgnacyjne. Coś takiego. Ja zacznę od konturowania i nałożę sobie ten chłodniejszy tutaj, bardziej szarawy odcień. Jedyne co szkoda, to że nie ma lusterka w tych paletach. Zobaczcie, jest tyle miejsca tutaj i nie ma lusterka. No ale faktycznie paleta kosztuje 20 zł, więc trochę się sypie. Podkład trochę zmienił kolor. Zobaczcie na moją szyję. Jakie to jest jasne teraz. Zaraz będę musiała chyba bronzerem pojechać jeszcze po szyi, bo podkład ewidentnie ściemniał. No. Szary i dobry pigment. Wyszczupliło mnie. Całkiem niegłupie. Dobra, teraz większy pędzel wezmę i zobaczymy, co z opalenizną, czyli ten cieplejszy teraz odcień i takimi bardziej zamaszystymi ruchami. Nałożę też trochę na szyję. Nie pyli się bardzo. W zasadzie wcale się nie pyli. Okej, troszkę lepiej z tym kolorem.
powiem Wam, że całkiem sprytnie to sobie wymyślili z tą paletką. Za dwie dyszki mamy dwa bronzery, jeden puder i to w całkiem naprawdę ładnych odcieniach. A jeszcze chciałam przetestować mokrym beauty blenderem, na ile to krycie tutaj tego pudru. No, jest niezłe. Wyrównam sobie tutaj trochę konturowanie. Przyzwoicie, jeszcze raz to powiem, przyzwoita paleta. A mam do przetestowania jeszcze rozświetlacz z marki Lovely, który leży u mnie już po prostu chyba z kilka miesięcy. Nie pamiętam, kiedy ja go kupiłam. Kilka miesięcy na pewno. To jest Lovely Make Me Highlight. Nie użyłam go nigdy, bo chyba ten odcień coś taki jest nie bardzo. On jest dosyć ciemny, zobaczcie. Ale zaraz go sprawdzę. Błyszczy się jak szalony. Zobaczcie, to jest płynne złoto. Sprawdzę go sobie, chociaż ja mam przypudrowaną już całą twarz. Czy on mi tu narobi plam? Słuchajcie, czy on mi tu narobi plam? Bardzo delikatnie będę go wklepywać, bardzo delikatnie. Takie, nie wiem. Coś nie jestem przekonana do tego rozświetlacza. Ten kolor taki dziwny. Może pod makijaż by wyglądał lepiej. Jakaś tak. Nie, ja nie jestem przekonana do tego rozświetlacza. Jakoś mi się sino tutaj za bardzo zrobiło. Chyba niekoniecznie. No i jesteśmy na finiszu. Jeszcze tylko pomadka. A pomadek mam tyle, bo mam kalendarz adwentowy z NYXa, gdzie ja go mam. Tu się schował. Nie pokazywałam go jeszcze. To znaczy na Instagramie jest, wszystkie swatche możecie zobaczyć na Instagramie, tam nakręciłam krótki filmik i tam możecie zobaczyć dokładnie, jak wszystkie swatche wyglądają. Ale w zasadzie jeszcze nie używałam tego kalendarza, jeszcze nie używałam tych pomadek. Ale wybiorę jakieś nudziaki, co? Co myślicie? Wybiorę nudziaki. Róże, nie? Same nudziaki. Wybieramy same nudziaki. O, tu jest jakiś ładny kolor. No, sporo jest tych nudziaków. Ja nie wiem, czy te kalendarze są, słuchajcie, jeszcze dostępne. Nie mam pojęcia. A może sprawdzę. Wygląda na to, że jest. Jest przecena na niego. Jest na Kokolicie 195 zł. No dobra, szukamy dalej jakichś nudziaków. Jest jeszcze coś. Dobra. Pani wygląda i znalazłam w niej, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem odcieni nudziakowych. I wszystkie wyglądają ładnie, ale są różne wykończenia, bo tutaj mamy Soft Matte Lip Cream. Ja lubię to wykończenie, bo to jest matowa pomadka o kremowej konsystencji. Tu jest Butter Gloss, to jest błyszczy, więc chyba dzisiaj błyszczyka nie chce. To jest Cream Lipstick o takim błyszczącym wykończeniu, taki bardziej lakier do ust, to tego też nie chcę, wolałabym coś matowego. Soft Matte Lip Cream też, tylko taka ciemniejsza. Soft Matte Metallic Lip Cream, o, to może być ciekawe. Soft Matte Lip Cream, ja lubię te właśnie matowe kremowe, tutaj mamy znowu jakiś błyszczyk i tutaj znowu jest ten lakier. Dobra, to wybrałam sobie na razie tyle matowych, ta będzie za ciemna. Dobra, to sprawdzę sobie wszystkie te trzy, zobaczcie. Tu jest ta metaliczna, ale ona bardziej idzie w róż, więc pewnie nie. Tutaj ta też idzie troszkę w róż, więc ta też nie. Więc najbardziej chyba mi będzie odpowiadała ta. Aha, ona idzie najbardziej w beż. Ale słuchajcie, może sobie pojadę tym metalikiem. Odrobinę tylko tutaj w zewnętrznych kącikach. Tak, żeby tylko bardziej zdefiniować i powiększyć sobie nieco usta. Okej, ja skończyłam i zobaczcie, włosy są wykręcone w ten sposób. Fajna objętość, nie niszczyłam włosów gorącą temperaturą, nie musiałam ich nakręcać, same się nakręciły w trakcie, kiedy ja robiłam makijaż, więc z tego jestem zadowolona, 4 zł, bardzo dobrze wydane. Jeżeli chodzi o palety, jak będziecie w Biedronce, to sprawdźcie sobie te testery, bo to są palety za 20 zł i bardzo dobrze mi się z nimi pracowało, więc myślę, że naprawdę ciekawa propozycja. Jeżeli chodzi o podkład,
to również to jest podkład, który jest 12 lat w asortymencie Max Factora. Również jestem bardzo mocno zaskoczona. Nie pamiętam, dlaczego ja go nigdy nie używałam. Totalnie, słuchajcie, nie wiem, dlaczego mi ominął ten podkład. Bardzo ładnie wygląda na skórze dojrzałej. On zastyga, ale nie zastyga na taki suchy beton, który gdzieś tam się łamie i który wchodzi w załamania i widać takie, wiecie, popękania. To absolutnie nie jest tego typu podkład. To jest elastyczny podkład, który sobie delikatnie zastyga. Nie podkreśla zmarszczek, nie wchodzi w załamania. Bardzo ciekawa propozycja. Naprawdę myślę, że będę go stosowała. Ten odcień porcelain, nie, pastel 102, taka trochę brzoskwiniowo-różowata, ale w Rossmanach czy w innych sklepach jest mnóstwo testerów do przetestowania, bo to jest naprawdę bardzo popularny podkład, więc można sobie sprawdzić takie najbardziej popularne odcienie i wybrać coś bardziej neutralnego, ale sama formuła jak najbardziej na plus. Więc to by było już na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję, że byliście ze mną. Buziaki, do zobaczenia, pa! Aha, nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału, nie zapomnijcie o zostawieniu łapka w górę, jeżeli Wam się spodobał ten film. Jeszcze raz buziaki, do zobaczenia, pa!